Siemanko, wariaty moje. Właśnie przyszły mi części do chustki, bo zamówiłem napęd, przód też zębatka, łańcuch, klocki, manetki. Już były zużyte i pasuje to wszystko zrobić tak, żeby to miało ręce i nogi. Ostatnio właśnie zmieniłem jeszcze łożyska w kołach, przód, tył. No i teraz będzie jazda. Zobaczmy, co to przyszło. Czy wszystko jest tak, co powinno być? Ale jeszcze nie jest. Dobra. Zębatka jest. Tutaj mam chyba, jak się nie mylę, chwila. Chyba no, 50 ząbków. Tam miałem wcześniej 49. Zobaczymy, jak będzie, ale myślę, że jakoś odczuwalne w 3 secie nie będzie. Zobaczmy. Klocki są. Dużo opinii było dobrych, no to wziąłem takie. No i manetki. Manetki wcześniej miałem troszkę inne, ale myślę, że takie też będą spoko. Mogą być niebieskie, ale nie wiem, czy były, czy nie, już nie pamiętam. Ale też będą spoko. I teraz ważne. O, dobra, do chustki właśnie. Takim trzeba było na te dwa. Martwiłem się właśnie, że będą inne, ale przyszło dobre. Dobra, ja się biorę za demontaż jeszcze właśnie wahacza tylnego, bo te są luzy i trzeba wymienić łożyska. A tutaj stoi bestia, na której latamy na gumie. Możecie sobie zobaczyć poprzednie odcinki, bo myślę, że warto. I dobra, co? Widzimy się troszkę później. Dobra, wahacz już właśnie wyjąłem. Tutaj go mamy zdjęte i powiem wam tak, że nawet nie ma źle. Chyba tylko ze dwa łożyska trzeba wymienić. Będzie po problemie. Przy okazji rurki, śruby i tak dalej. Poprzeczyszczam, nasmaruję i wszystko będzie dalej jak nówka. Jadę teraz chyba właśnie do Przemka. No i dobra. Właśnie wybieramy się do Przemka. Będziemy robić zbieżność prawdopodobnie. I zabrałem wahacz od mojego enduro, bo pasuje wymienić te łożyska, bo już troszkę się ruszają i będą jak nówki, nie? O, siema, piesek. No, co, chłopy, robicie co? Czy się odup... Ja coś to powiedział. No i właśnie Simpson każdy tak naprawia. Trzymaj, tu picie jeden. Napojmy się. Świeży sok wyciskany, chłopie, dopiero otrzymuj. Proszę. Ja już jestem, minął cały dzień praktycznie. Zmieniłem wszystkie tuleje, jakie mogły być. Tuleje, łożyska i tak dalej. Musiałem jeździć za tym zestawem. Kupiłem, no i teraz będzie wahacz cały jak nowy. Ja się biorę za montaż tego, bo trochę tego jest. Zębatki, klocki hamulcowe i tak dalej, i tak dalej. Chciałem opowiedzieć, co tutaj siedzi w tym Aeroxie, bo miałem mnóstwo pytań. A co tam siedzi? A jaka to 70? Nie, to jest 50. Po prostu sportowy wariator, dzwon, sprzęgło i tak dalej. Więc opowiem wam po kolei. A więc tak, jest tu jasonierka. Jak ktoś założył, nie ja zakładałem wszystkie te części, co tu były, to nie ja zakładałem, ja tylko zmieniłem gaźnik na większy, oczywiście 21. Powiem tak, zakładałem 19, nie wystarczyło, nie wiem czemu, albo bawić się jeszcze regulacją trzeba było, ale mi się już nie chciało, założyłem 21 i problem zniknął. Dzwon, jest to Moto Force, tak samo wariator jest z Polini, przeciwtalerz jest Malossi. Co to jeszcze? Aha, sprzęgło też jest Motoforsa, ręczne ssanie, Stage'a. Także jeżeli się chce, to 50 nawet daje rady fest. Więc nie trzeba tu żadnej 70, żeby stawać na kole. A przekonaliście się właśnie w innych materiałach. Więc chyba udowodnić nie muszę. A jakbyście chcieli, to złożyłem też ostatnio. W sumie to dzisiaj, bo ale ostatnio jeszcze składałem tam inne rzeczy. Złożyłem cały napęd nowy, łańcuch, zębatki i tak dalej. Tutaj łożyska w kości, tak samo w wahaczach, w kołach. Także wszystko jest nowe, więc możemy troszkę poupalać.
i oczywiście niedługo będą odcineczki z GoPro, tak samo na w kasku, tak na innych odcinkach, że upalamy Mavericka, bo tak chyba widziałem, że wam się najbardziej podoba, bo widziałem odzew po lajkach, komentarzach i wyświetleniach. Także dziękuję bardzo, ja trochę nie ogarnięte, ale chciałem nagrać tutaj taki szybki filmik, ale chyba wybaczycie mi to i jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę oraz subskrypcję i komentarz, bo to napędza do dalszego działania. Dziękuję bardzo, mordeczki, pozdrawiam.